Dzień dobry, moje misie kolorowe. Witam was w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Dzisiaj słuchajcie coś innego, niezwykłego. Nawet moja żona jeszcze nie wie, która jest tutaj ze mną, co dzisiaj będzie. A wiecie co? Wy już wiecie z miniaturki. I wy już wiecie z tytułu, ale ona jeszcze nie wie. To podtrzymajmy ją jeszcze chwilę w niepewności. Intro i lecimy. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Czy ja mam się bać? Bo ja nie wiem, ja się nie pisałam na żadne niespodzianki. Ależ absolutnie, ty się nie masz o co... Ależ absolutnie. Wiesz co, bo ja zapomniałam, że ja kuchenkę na gazie zostawiłam. A ja zapomniałem włączyć właściwą scenę, więc jeszcze raz wszystkie pop-upy lecą. Także serdecznie was jeszcze raz zapraszam na wszystkie Instagramy i inne media społecznościowe. Nie poleciały. To dziwne jest. Ej, no to teraz zrób, żeby poleciały. Dobra, no już nie, powiedziałeś już nie, to... już nie polecą. Słuchajcie, stadiony żużlowe. Będziemy rozpoznawać stadiony żużlowe. Jako, że jestem zapalonym, prawda, tutaj fanem żużla, to nie znaczy, że znam wszystkie stadiony na pamięć, a zobaczyłem, że były dla kolegi Ignacego zrobione tutaj. Tak mi wpadły po prostu niechcący. Mówię, no muszę z tego skorzystać, muszę to wypróbować. Także co, zaczynamy, kochanie? Ty mnie nie lubisz. 3, 2, 1, start game. Jezus Maria, oż ty, dzwonek. Ja w ogóle jedzę takie... Nie mam pojęcia, co to za stadion jest na razie. Zupełnie go nie rozpoznaję. Kurczaczki. Zupełnie go nie rozpoznaję, ale pamiętajmy, że... Aha. Co? A tu już nie można iść, okej. Okay. Czyli, że... Jak? Nie może... Gdzie? Czekaj. Ale, że jak? Że... Ty, gdzie to jest? Ja bym obstawiała, że w Polsce. Nie wiem, bo to są stadiony żużlowe, ale nie wiem, czy w Polsce, wiesz, to... Aha. Znaczy, no tutaj to akurat nie jest po polsku napisane. Polsce? Nie wiem, tego nie wiem. Ja znaczy, tu jest napisane w kilku miejscach, że to jest stadion olimpijski. Gdzie jest stadion olimpijski? Gdzie jest stadion olimpijski? Czyżby to miała być Warszawa? No nie, no aż mi się... Nie, ja po prostu nie wiem tego. To nie jest, że ja sobie robię z kogokolwiek jaja, ja tego... Tu jakaś informacja jest, ale to ja to nie wiem, co to nie... Jezus, nie, ale mi się powoli przesuwa tu cokolwiek. Kurde... To właśnie jakoś tak muli strasznie, co? Myślałam, że to mi... Znaczy nie, że muli, tylko że... No tak... O, teraz może tutaj jak ustawię, to szybciej. Strasznie powolne kroczki wykonuję, o może tak. Ale nie, to jest ogólnie jakiś mega... Wielki kompleks. No jest, jest. Ja postaram się dojechać gdzieś indziej, żeby chociaż wiedzieć, w jakim mieście jesteśmy. Bo na razie to za cholerkę nie wiem. Jezus, co mi dzisiaj to sterowanie... Co jest? No sterowanie... Ej, ale tu faktycznie takie małe kroczki daje, że to jest Meksyk jakiś. Za chusteczkę na razie nie wiem, gdzie jestem. Tam jest jakaś cywilizacja. Kurde, no te kroczki mnie zaczynają dobijać. O, może by tutaj coś. Pfuła. No nie. Tu się nic nie da odczytać. A ja tutaj nie widzę nigdzie... Jakaś taka brama. Kurna! Tu kemping jakiś jest. Bobór. Dobra, już wiem. Jezus, wiem, gdzie jestem. W końcu. Ale że nie rozpoznałem tego stadionu? No byłem na nim, ale wiecie, to czasami jest ciężko. Masz 10 sekund, nie wiem, czy wiesz? O, Jezu, nie! Coś tam wychowania fizycznego, bla, 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 gdzie, nie wiem. Nie, jakie 10 sekund? 3 sekundy! Kurczaczki! Nie znajdę już samego stadionu, znalazłem tylko i wyłącznie... Byłem 4,2 km. To był Wrocław. Jezu, nie! Faktycznie jest stadion olimpijski we Wrocławiu, no jakoś kompletnie mi zaćma mnie złapała, nie, ale no. W ogóle takimi małymi krokami w ogóle się idzie, że to jest Meksyk jakiś, no. Że idziesz i gówno. Ciekawe, ile osób z Wrocławia się waliło w łeb. Kurna, głąbie, przecież to jest we Wrocławiu! Głąbie i głąbico. I nie wiem, nie byłam. Ja byłem na tym stadionie, ale nie pamiętam zewnętrza niestety. No nic. Ja po prostu strzeliłam w mapę, więc... 3, 2, 1, play next round. Boziu, Lokomotiv. Ja pierdziut. I tu chyba nie jesteśmy w Polsce, bo nawet znaki są nie takie. Chyba faktycznie są to też Hesburger. A to mają być tylko stadiony żużlowe, tak? Tak, tylko żużlowe stadiony.
Aha. Co to jest za kraj w ogóle, od tego zacznijmy. Prestisanas Armia. Kurde, brzmi jak jakiś czeski? Uzmanibu Uscela Strada. Nie, to nawet nie jest czeski, bo to... Czekaj, bo coś tu mam. Europa Savieniba Nacionalis Attistibas Plans 2020. Może to Rosja? Nie. Ale to może być... To może być Łotwa. W Łotwie są stadiony. A znam w zasadzie tylko jeden stadion na Łotwie, więc w Łotwie, więc chyba będę strzelał. Pozostała minuta. I to jest Daugavpils. Jest! W sensie mam ten, mam tą miejscowość, w której znam ten jeden stadion. Jeżeli to jest to w ogóle. Ale wątpię. Aj, wątpię. No ale dobra, no powiedzmy, że strzeliłem dobra, bo i tak już chociaż... No żeby chociaż... Kurde, no. Żeby chociaż ten... To mi... Kurde, no co to jest za kraj? To musi być Rosja. No to nie ma cyrylicy, to jak Rosja? Nie, no nie wiem, no ale tak... Poza tym Rosjanie mają tyle stadionów, że jeżdżą u nas. Mhm. Kurde, no mi się wydaje, że to jest właśnie, to jest ten. Daugavpils, to musi być to. No bo no nie widzę innego wyjścia, no to jest... Ojej. Nie, no weź. 1,3 kilometra? Od... A idź pan w wuj. Co ja właśnie od... To jest najlepszy strzał w historii tej gry. Jesteś w ogóle dziwny. Ty w Moskwę strzelałaś. No tak, mówiłam, że Rosja, no. Rosja. Jak nie wiesz, to Rosja. Ja pierdol... Znaczy... Ej, ty jesteś w ogóle... Nie, ty jesteś kosmitą. Ja to jest w ogóle strzał życia. Strzał życia. Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że ty to lubisz mnie poniżać na swoich odcinkach. Jeszcze jak blisko tego stadionu się wstrzeliłem w ogóle, gdzie... Lokomotiv, no jest jak byk napisane, ja pierdzielę. Ale jaja. Dobra. 3, 2, 1, play next round. O, jesteśmy w ciemnej dupie, w lesie, jesteśmy. O, jesteśmy w Polsce na pewno. Gdzie jest ten cholerny stadion? A właśnie, a gdzie to jest stadion? Tam za tymi drzewami, czy co? Tak, za drzewami jest stadion. No rewelacja. Serio? Tak, za drzewami jest stadion. Nie, no to... O, 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 o. Cze, bo tu jest jakaś tablica. Tam jest jakaś tablica. Toruń, Stolno, Olsztyn, lotnisko, Malbork, Bydgoszcz też jest. Czekaj, na Bydgoszcz i Toruń jest. Dużo mi to mówi. To może być stadion w Grudziądzu. Myślisz, że to tak ten? To może być stadion w Grudziądzu, ale ja, że tak powiem, nie obstawiam tego na 100%. Na razie muszę znaleźć dokładnie. Ajajajajaj. Cytadela. Gdzie jest Cytadela? Nie mam pojęcia, gdzie jest Cytadela. Olsztyn jest tu. Na razie zaznaczę Grudziądz, żeby, że tak powiem, mieć jakiś punkt zaczepienia. No bo z dwoma kierunkami, no to może być jeszcze Gniezno, ale bardziej by mi to Gniezno ma trochę... Większy stadion, tak mi się wydaje. Gdzie jest w ogóle Toruń na mapie? Obok Bydgoszcz. Jest Toruń. Ja go nie widzę. No ma jak na Bydgoszcz. Jest... A dobra, bo on jest taki malutki. Co to jest? No McDonalda mają tutaj, no to nie jest jakaś najmniejsza cywilizacja miejscowość. Cywilizacja normalnie. Taksi Grudziądz znalazłem. Mhm. Nie, to jest w ogóle... Jestem w to za dobry po prostu. No nazwijmy rzeczy po imieniu. A gdzie jest Grudziądz? Tylko gdzie teraz będzie... Stadion w Grudziądzu? Za cholernie mam pojęcia.
Aj, masakra po prostu. O Jezu, 30 sekund. Oczywiście, nie no, fantastycznie. Wiesz co, szukam tak przy lesie, no bo skoro tam były te drzewa. Ale tu są wszędzie rod. Rodosy tu są wszędzie. Nie pierdziel. Nie pierdziel. Weź mnie nawet nie denerwuj. O nie! Nie zdążyłam! 1,7 km. Co? To co to był za stadion? Stadion miejski w Grudziądzu, a był niżej jeszcze inny stadion. 1,3 km? A ja 1,7, no ty byłaś bliżej. Jezu, w ogóle, ale i tak chciałam jeszcze się trochę przestawić, więc mega. Wow, ale w ogóle Ale i tak dzisiaj przepierdzielam. Ale kolejny strzał taki, wiesz, no, że to był Grudziądz. Znaczy, no, strzał, no znalazłem tą Bydgoszcz, znalazłem ten Toruń, no to logicznie, nie? W życiu bym nie wiedział, gdybyś nie powiedział. Nie, ja tu w ogóle nie. Ja wiem, gdzie w Zielonej Górze jest. Dobra, 3, 2, 1, play next round. To wiem, to już od razu to Częstochowa? Jest... Nie. To, znaczy nie wiem, to jest jeden z naj... bardziej znanych tych... stadionów. Toruń. Tak, to jest Toruń. To jest Toruń Mota Arena. Tylko, że... Teraz gdzie to jest? W sensie, no... Bardziej od której strony? Tylko, że... Czekaj, bo niby znalazłem znowu jakiś stadion, ale zaraz się ukaże... No ale tu jest napisane Apator Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa, a obok jest stadion miejski. No chyba to o ten kurna stadion miejski chodzi, tak czy nie? Ale ja jeszcze sobie poszukam, bo już mnie dzisiaj raz strollowali. No ale to gdzieś daleko nie będzie, jeżeli to jest... Mentor Sport... Pamiętaj, że zazwyczaj stadiony nie bywają w centrum. No wiem, tak raczej na zadupy jakieś. Znaczy niekoniecznie na zadupy, ale też nie w centrum. O, może w ten sposób. No mam zaznaczony niby jakiś... stadion. Ale czy to będzie to? No cmentarz jest obok, no to jakby trochę dobra, tak... Dobra, została minuta. No nie wiem, czy to będzie to. No nie widzę, że tak powiem... nic bardziej podobnego do tego. No i nawet kształtem tak tutaj by się zmieścił ten... ten tor żużlowy. No i jest Arena Toruń... A nie, to jest Arena Toruń, a nie Apator Toruń. Czemu ja Apator przeczytałem? No ja też znalazłem coś takiego. Hala sportowo-widowiskowa? No tak bym... obstawiał. Znalazłem tor crossowy. 10 sekund. Fuck. 3 kilometry. Aj, tu była Mota Arena, no. I byłem tuż obok, bo zaś wyżej jest ten crossowy, a nie spojrzałem po prostu na górę. Bo szukałem też kształtu, wiesz? Szukałem kształtu chociaż gdziekolwiek, a tu kurde, no. No ja 2,7 km. No ja 3 równo, także widzisz, dwóch już byłaś lepsza. No ale, no, niedużo, więc trochę... No i ostatnia arena przed nami. Także 3, 2, 1, play next round. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś prosta. Stadion Żużlowy imienia Mariana Spychały. Gdzie jest taki stadion? No... No masz nawet napisane jak byk. Zaraz pod tym trzeba było przeczytać. Ja nie widzę. Nie widzę. Opole? No, jak w mordę strzelił jest napisane. Jezu, i po co ta agresja? Agresja. Boże, w ogóle od razu z mordą. Tak, do gardła się rzuć, tak. Jezu. Co za żona nie wiem, w tych... czasach to po prostu normalnie
Gdzie jest Opole? Oh, ja. Ale o co? O co ci chodzi? Bo ja nie rozumiem. Czekaj, spróbuję... Ja wiem, że gdzieś w Polsce jest, ale... Spróbuję się wstrzelić, kurna, co do... centymetra. No, ale tutaj nic nie ma, tu jest... O, tu jest, czekaj, tu jest jakiś zakręt taki... O, dobra, czyli... No tak, no to jestem tutaj, no. Pytanie... Pytanie, co... No, bo mam tyle czasu, że muszę coś z tym zrobić i się... Znalazłam Opole. Aha. To dobra, no. Jesteś, kochanie. No, wiesz. Tu się rozdziela zaraz. No i to jest to rozdzielenie, więc to musi być tutaj minimalnie wcześniej w takim razie. No nie wiem, no przypuszczalnie i tak będę miał maksymalną ilość punktów, ale chciałbym w końcu zobaczyć 0 centymetrów, kurna, wiesz. 0 metrów, 0 centymetrów. Ale to jest praktycznie niemożliwe. Też no z drugiej strony tu też jest maluśkie rozdzielenie i to może być też to, więc obstawiałbym tutaj, bo tu jest ten parking. No dobra, 18 sekund, no ciekaw jestem czy się wstrzeliłem. Dobra, czy się... to ja się na drogę ten stawię, czy tu może znalazłeś ten stadion, tak? Tak, no w Opolu to nie jest jakoś turbo trudne znaleźć stadion. No, wiesz, jak ma się problemy ze znalezieniem Opola. Kurde, 117 metrów, no... 165 metrów, no nie, no, no kłócił, tam bliżej i się przestawiłam. Kłóciłbym się, mocno bym się kłócił co do tego, czy to jest prawidłowy wynik. No nic, nie trafiliśmy w Zielonogórski Stadion, no trudno się mówi. Ale dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobry stadion żużlowy i do następnego odcinka, trzymajcie się. Pa, pa. Bajo.